Marek Łakowski, dzień dobry Państwu. 20 października przypada Międzynarodowy Dzień Mediacji. Dzisiaj w studiu pani Mariola Pawłowska-Rak, mediator sądowy. Dzień dobry Pani. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Mediacja oznacza dwie zwaśnione strony, tak? I trzeba tak rozmawiać, żeby ich uspokoić, wyciszyć. Jak to Pani robi? Mediacja to jest taki dobrowolny sposób na porozumienie pomiędzy stronami przy współudziale osoby trzeciej, jaką jest mediator. Mhm. Ale to dwie strony muszą się zgodzić na ten mediator. Oczywiście. Jedną z najważniejszych zasad w mediacji to jest ta dobrowolność. To znaczy, że każdy z nieprzymuszonej woli przystępuje do rozmów. Oczywiście czasem jest to niełatwe. Na początku osobno rozmawiamy, tak? Tak się powinno rozmawiać, żeby na początku rozmawiać z jedną stroną, żeby usłyszeć, czego by oczekiwała, jak widzi problem, później z drugą stroną, a następnie organizujemy już wspólne spotkanie. Spotkanie, żeby znaleźć rozwiązania, takie rozwiązania, które będą satysfakcjonowały obie strony. Bo przecież wiemy, że tak naprawdę konflikt w życiu człowieka to jest takim nieodzownym elementem. Całkiem niepotrzebnym. Pewnie tak. Aczkolwiek ważne jest, żebyśmy umieli rozwiązywać te konflikty, żebyśmy potrafili ze sobą rozmawiać, ale jeśli sprawia nam to trudność, to wtedy warto jest skorzystać z bezstronnej osoby, jaką właśnie jest mediator. Bo są to stres, to są pieniądze niepotrzebne, a wyroki sądowe są różne, tak? Możemy być potem zadowoleni, niezadowoleni. Zawsze powtarzam, że w mediacji strony wychodzą wygrany, a nie jak w sądzie wygrany. I tym właśnie różni się arena mediacyjna od areny sądowej, że na arenie mediacyjnej przede wszystkim najczęściej strony pojednują się, tak, bo to jest tak naprawdę najważniejsze. Ważne też jest, że ta mediacja służy takiemu obniżeniu napięcia, które jest pomiędzy stronami. I to jest Pani sposób, żeby wyciszyć dwie strony, dłużej porozmawiać, żeby przede wszystkim ich wyciszyć? Przede wszystkim, żeby znaleźli rozwiązania. Rozwiązania na ten problem, z którym przychodzą. Bo często strony są pod wpływem wielkich emocji, tak? Te emocje zacierają im to, co jest najważniejsze, że w tym ferworze tego konfliktu strony nie skupiają się na interesach, tylko na swoich stanowiskach. I ważne jest, żebyśmy nazwali to stanowisko, tylko ten problem. Ważne jest, żebyśmy poszukali rozwiązania. Często jest też tak, że rozwiązanie jednej strony nie służy wobec drugiej strony i na odwrót. I wtedy mediator pomaga. Drodzy Państwo, to poszukajmy innych rozwiązań. I to, co myślę sobie, jest też bardzo ważne, że w mediacji to strony decydują. To od nich zależy, jak będzie wyglądało rozwiązanie. Ale to czyli Pani proponuje te rozwiązania, rozumiem, jako mediator. Strony tak? Oczywiście przede wszystkim proponują rozwiązania. Natomiast jeśli ale jak się stroną, nie zgadzają strony. Właśnie, dokładnie, jak, jeżeli się nie zgadzają, mediator może proponować. Bo kim jest w ogóle mediator? Mediator to jest, ja tak zawsze powtarzam, że to jest taki przewodnik, który ma poprowadzić skonfliktowane strony poprzez proces mediacji, tak, aby przede wszystkim znalazły to rozwiązanie. A rozwiązania są. Bo pamiętajmy, choćby najgorsza ugoda jest lepsza od najlepszego wyroku. Bardzo ładnie to Pani powiedziała. Jak te sprawy trafiają do mediatora sądowego? To jest losowanie? To jest, jak to wygląda, że akurat ta sprawa trafia do Pani, a nie inna? Na stronie Sądu Okręgowego w Częstochowie jest rejestr wszystkich mediatorów. Imię, nazwisko, numer telefonu, jest wskazany rodzaj mediacji spraw, które są prowadzone przez danego mediatora. Natomiast jeśli chodzi o mediacje sądowe, to jest prowadzona lista i najczęściej jest to według kolejności. Czyli nie jest to losowanie, tylko nie jest to losowanie, tylko najczęściej jest według kolejności. Często jest też tak, że pełnomocnicy, którzy towarzyszą stronom, też proponują osobę daną mediatora. Jak Pani widzi, że chodzi o spór o grunty, to Pani już ucieka od tego, bo wie, że to jest nie do załatwienia. Oczywiście Pawlak, Kargul tu się kłaniają, prawda? No i tu muszę powiedzieć ze swojego doświadczenia, że się znajdują te rozwiązania. Naprawdę. To, co jest najważniejsze, decydentami są strony.
i szukamy wachlarz różnych rozwiązań. Trzy dni takie. Kot będzie polował u ciebie myszy, trzy dni u mnie, a jeden dzień u pani mediator sądowego, tak? No to już mediator sądowy się stąd wyłącza, on ma być neutralny, rozumiem, bezstronny i absolutnie tu żadnych korzyści nie mieć, oprócz satysfakcji. Ale tydzień ma 7 dni, jak ty teraz podzielić na połowę, nie? Myślę sobie, że jest tak wiele różnych rozwiązań, że na pewno dajemy radę. Pani mediator, jakie sprawy jeszcze są? Sprawy spadków podejrzewam, tak? Jakieś? Oczywiście, natomiast najwięcej spraw to jest spraw takich rodzinnych, okołorozwodowych. To, co jest, myślę sobie, bardzo korzystne, że sądy rodzinne kierują sprawy na mediację. Najczęściej są to sprawy dotyczące ustalenia bądź podwyższenia czy obniżenia alimentów. Czy podziału? Podziału mówimy opieki, oczywiście, to są sprawy kontaktów. Bardzo często w sprawach okołorozwodowych sądy również kierują sprawy na mediację i wtedy ze stronami ustalamy tak zwany rodzicielski plan wychowawczy, czyli to są takie ustalenia pomiędzy rodzicami, które dotyczą najważniejszych kwestii związanych z dzieckiem. To przede wszystkim kwestie dotyczące kontaktów i tutaj kontakty dzielimy na kontakty weekendowe, w tygodniu, w dni wolne od przedszkola, szkoły, w święta, wakacje, ferie. Następnie kwestie. A tego sąd nie może? Oczywiście, że może, ale czemu to proszę bardzo, sąd? Panie Marku, ale czemu to sąd ma robić? No bo skoro strony się nie porozumiały, no to tak sobie myślę, no to sąd zdecyduje. Ale właśnie sąd chce, ażeby to rodzice, bo do nich należy tak naprawdę to zadanie, żeby one się porozumiały. Bo jeżeli one się porozumieją, będą autorami wypracowanego planu wychowawczego czy konkretnych kwestii, to wówczas jest to lepiej egzekwowalne. Ale skoro nie mogą się porozumieć, dogadać przed sądem, to jak im się udaje przed mediatorem? I tu jest ta kwestia. Pani ich po prostu na czas gra tutaj. Panie Marku, na arenie mediacyjnej przede wszystkim to strony są najważniejsze. Prowadzimy ich tak, ażeby one doszły do porozumienia. A ten czas jest ważny tutaj? Myślę sobie, że tak, ważny jest, bo spotykamy się też z takimi przypadkami, że osoby mówią nie, absolutnie nie chcę iść do mediacji. Mówimy teraz tutaj bardziej o mediacji takiej prywatnej. Tak. Kiedy jedna ze stron kontaktuje się z mediatorem, wówczas mediator odbiera zgodę od jednej strony, odbiera numer telefonu, te podstawowe dane, imię, nazwisko i kontaktuje się z drugą stroną. Przedstawia się jako mediator sądowy. Wiem, że czasem to ta druga część, czyli to sądowy, powoduje, że druga osoba z automatu taka jest napięta, no bo o co chodzi, że skoro mediator sądowy, tak? Mediator sądowy to jest mediator, który jest wpisany na listę. Wracając do klu, to przede wszystkim wtedy informujemy, że zgłosiła się taka i taka osoba z takim i z takim problemem i pytamy, czy wyraziłaby pan, pani zgodę na mediację. Kiedy mamy opór, że nie, wtedy zostawiamy też kilka dni na przemyślenie. Umawiamy się oczywiście za zgodą strony, że mediator skontaktuje się celem uzyskania tej ostatecznej zgody. I rzadko bywa, żeby strona nie przystąpiła do mediacji. A są takie mediacje na przykład w sprawach rozwodowych? Oczywiście, że są. I tu bywa tak, że strony chcą się rozwodzić, a po mediacji wręcz przeciwnie, idą na kolację. I to właśnie chcę powiedzieć. Może już nie od razu, że od razu na tą kolację, tak? Ale z pewnością wycofują wniosek, ten pozew rozwodowy. Ale co jest najważniejsze? Że na tej mediacji najczęściej wypracowują, że udają się na terapię par, gdzie tak naprawdę tam, przechodząc terapię, uczą się przede wszystkim między innymi komunikacji, uczą się poznawania uczuć, jak sobie radzić. I ja na swoim koncie mam kilka takich małżeństw, które wycofało pozew rozwodowy, no i bynajmniej do mnie już nie wrócili. No proszę bardzo. Dobrze, to chciałbym zapytać, jak z pani to strony wygląda? No jest przystojny jakiś facet, jest mediacja, widać, że on jest pokrzywdzony tutaj. Nie wiem, czy sprawa rozwodowa, czy sprawa opieki nad dzieckiem. I jak pani sobie z tymi uczuciami tutaj radzi? Pani ze względów wizualnych na przykład, wezmę trochę bardziej stronę tego faceta, bo widzę, jaki on jest pokrzywdzony, jaki jest biedny, a w dodatku jeszcze przystojny. No to panie Marku, dla mnie strony, które przychodzą na mediację, są równe. Traktuję je równo,
I co jest najważniejsze, mediator musi być bezstronny, neutralny. Neutralność to znaczy, że konflikt należy do stron, ale mediator stara się pomóc. Czy udaje się w życiu? Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Ale to też nie jest, żebyśmy tutaj nie popadali w skrajność, że mediator też nie wchodzi w konflikty. Oczywiście, że wchodzi w konflikty. Ale ważne jest. Nie, mówimy o życiu prywatnym. Aha, o życiu prywatnym. Nie, nie, ja w ogóle o tym nie myślałem, tylko zastanawiałem się, tak? Mediator, mężczyzna, tu piękna kobieta, która chce się rozwieść. Tam już partner, partner już za drzwiami stoi, żeby czasami ona nie zgodziła się zostać z tym mężem. No i różne tu emocje grają. Mediator przede wszystkim nie ocenia. Nie ocenia. Ważne jest, żeby mieć tą neutralność, bezstronność, równo traktować strony. Czy dzięki między innymi Pani pracy, bo dużo mamy tych mediatorów tu w Częstochowie? Tak, mamy dużo mediatorów, ale też jest grupa takich mediatorów, która jest bardzo aktywna, czynna, która też bardzo dba o to, aby rozpropagować ideę mediacji. Staramy się też aktywnie uczestniczyć w różnego rodzaju konferencjach, szkoleniach jakieś... oczywiście. Przede wszystkim też organizowane są co roku Dzień Mediacji tutaj w Sądzie Okręgowym w Częstochowie w dniu 17 października przez cały tydzień. Jest organizowany tydzień mediacji. Mamy w Częstochowie koordynatora do spraw mediacji, pani sędzia Lidia Dudek. I pani będziecie informować mieszkańców, którzy chcą przyjść dowiedzieć się, czym zajmuje się mediator? Tak, oczywiście. Będziemy dostępni pod numerami telefonów. Te numery telefonów są ogłoszone na stronie Sądu Okręgowego w Częstochowie, jak również w Biurze Obsługi Interesantów, w Biurze Podawczym. Wystarczy podejść czy zajrzeć na stronę internetową. Możemy sobie wybierać mediatora kobietę, mediatora mężczyznę. Spróbujmy skorzystać, dlatego że mediacja to jest przede wszystkim prawo, to jest przywilej i jeśli sama nie jestem, czy sam nie jestem w stanie rozwiązać konfliktu, to skorzystajmy z bezstronnej osoby, z miejsca, które ani dla jednej, ani dla drugiej strony nie będą się źle kojarzyły. Bo my się też staramy, aby w naszych gabinetach mediacyjnych, w naszych, przede wszystkim w naszych progach, każda ze stron czuła się bezpiecznie. Bo na pewno mediator również jest po to, ażeby każda ze stron czuła się bezpiecznie. Dobrze, to chciałbym Panią zapytać o kwestię płacy, bo to jest ważna kwestia. Za mediację strony nie płacą, tak? W zależności od rodzaju spraw. Jeśli to jest mediacja sądowa, to w sprawach karnych koszt mediacji pokrywa Skarb Państwa. Natomiast w mediacjach cywilnych strony ponoszą koszty po 50%, chyba że postanowią inaczej. Zgodnie z rozporządzeniem koszt mediacji cywilnej to jest pierwsze spotkanie 150 zł, każde kolejne 100 zł, ale nie więcej niż 450 zł. Czyli im szybciej się dogadają, tym mniej zapłacą. Pewnie to też jest argument, tak? Natomiast jeśli chodzi o sprawy majątkowe, podział majątku, tak, kiedy można określić wartość, to wówczas jest to 1% wartości sporu, ale z zastrzeżeniem, że nie więcej niż kwota 2000. Ale ktoś powie, no to jedę do sądu, jak ja mam zapłacić, to zaryzykuję, może wygram w sądzie. Czy w sądzie te opłaty są wyższe? Oczywiście, że tak, ale to co myślę sobie jest atutem mediacji, że w mediacji mamy oszczędność czasu. U mediatora mediacje powinny trwać do 30 dni, ale zawsze można wnosić wniosek o przedłużenie mediacji. I można się umówić na dowolny termin, tak? Oczywiście. I pasujący stronom. Tak, w sądzie żeby... już tego nie ma. W sądzie już tego nie ma. A tutaj się umawiamy tak, żeby każdej ze stron pasowało. Bardzo często są to godziny popołudniowe. Czasem są to też również i soboty. Tak, żeby to był odpowiedni czas dla każdej ze stron. Co jest jeszcze ważne? Odróżniając, dlaczego korzystniejsza jest mediacja. Nie tylko oszczędność czasu, ale również i oszczędność pieniędzy. Jeżeli strony dojdą do porozumienia w stronie cywilnej, nie wiem, chociażby o podział majątku, to wówczas, jeżeli przedkłada się sądowi porozumienie, wniosek o zatwierdzenie i nadanie klauzuli wykonalności, jeśli to jest kwestia finansowa, no i mediator oczywiście składa protokół, wówczas sąd zwraca wpis sądowy. Czyli nie tylko oszczędność czasu, ale również i oszczędność pieniędzy i satysfakcja przede wszystkim, że to my jesteśmy, czyli strony są autorem tego porozumienia.
A kto egzekwuje porozumienie, sprawdza, czy rzeczywiście dotrzymane są te słowa, że dobrze, ja tu idę, ty tu idziesz. Mhm. Zdarza się tak, że po takiej mediacji jednak sprawa potem trafia do sądu, bo któraś ze stron nie dotrzymała umowy? No, z mojego doświadczenia kilkunastoletniego mnie się nie zdarzyło. Mhm. Natomiast jeżeli przykładowo w sprawie karnej oskarżony zobowiązał się do zapłaty na przykład zadośćuczynienia, do naprawienia szkody, czy nie wiem, czy do podjęcia na przykład terapii odwykowej, to wówczas sąd ma prawo wysłać kuratora na zlecenie celem przeprowadzenia wywiadu. Jeżeli na przykład zadośćuczynienie nie byłoby uregulowane, wówczas ta strona pokrzywdzona również może złożyć taką informację do sądu. Do sądu. No to jeszcze dowiedzmy się, po co nam ten tydzień mediacji, bo z tego co wiem, mediatorzy i tak mogą się spotykać, rozmawiać, mogą zachęcać na różnych spotkaniach, tak? Więc ten tydzień mediacji rzeczywiście jest potrzebny? Tak, jest potrzebny i ja też to widzę, bo my tutaj od kilkunastu lat w Częstochowie staramy się mocno rozszerzać, propagować ideę mediacji. Natomiast w tym tygodniu mediacji mediatorzy przyjmują pro bono, za darmo. Mm-hmm. Spróbujmy z tego skorzystać. I jeśli przyjmujemy sprawę, to wtedy oczywiście też prowadzimy ją pro bono. Czyli od 17 października można skorzystać, spotkać się z mediatorem sądowym, porozmawiać, jakich spraw potrafi się tam podjąć i pogodzić strony. Bardzo dziękuję. Pani Mariola Pawłowska-Rak, mediator sądowy, był gościem w sieci. Dziękuję bardzo. Dziękuję.